Cześć! Witajcie w ostatnim odcinku Białej Marchi, przynajmniej jeśli chodzi o główną fabułę. Ponieważ dziś czeka nas emocjonujący finał. Jak widzicie, weszliśmy już do środka Księżyca i Onibratur. I zmierzamy prosto do jego serca. To nie jest dość duża lokacja, ale jest tutaj trochę walki i rozmów po drodze, tak więc nie będziemy przedłużać. Ze stawu przed tobą unoszą się kolumny wody. Ruchome i wijące się wywołują dookoła wiry powietrzne. To mogą być tylko włosy Ondry, chociaż w rozmiarze znacznie mniejszym niż w opowieściach żeglarzy, którzy mieli pecha natrafić na nie podczas rejsów. Ja tylko wam wyjaśnię, że włosy Ondry to jest jedna z fizycznych manifestacji bogini. Taki awatar w postaci właśnie takich macek, jakie widzimy. To są takie długie filary wody, które mogą ingerować fizycznie w świat dookoła nich. You have done well to have come so far. I confess I was not certain you would make it. But I do not wish to give false hope. The greater challenge remains in front of you. Nie oczekiwałem, że będzie łatwo. Running through the core of this rock is a large growth of crystal. You will know it when you see it. A blow to the crystal would reverberate through the walls of this place. Strike it enough and the entire structure would crumble. The eyeless would be buried. Of course, it would take a person years to cause enough damage. Ale nie z pomocą bezokich. Then you know what must be done. Strike the crystal with Obidon's hammer. The eyeless will wake and come to its call. Join in striking the crystal. They will cluster together and bury themselves. I have realized it is best that they should be ended, for within each of them is a small piece of Obidon himself. Upon their deaths, those fragments and the memories they contain will be safely dispersed. I had not considered the dangers of allowing them to persist until a watcher appeared at my abbey. Co chcesz przez to powiedzieć? A single strike upon the crystal will not be enough. The eyeless respond only as long as the hammer rings. You will need to remain until their work is complete, wielding the hammer until the walls come crumbling down. Mam tutaj umrzeć? Your sacrifice will be mourned, but your fate is already sealed. The eyeless cannot be reasoned with or fled from. One day not far from now, they would kill you and level the Deerwood. You have seen what they will do. This is the way you can stop them. And the truth is that you are marked by the eyeless for a reason. It would be better for all if the things you have seen were forgotten. Ain't that convenient? Crushing's a bad way to go. Maybe we should just hang ourselves. A clean slate for us and the world. Maybe that's not such a bad thing. Wszystkie kolumny naraz opadają do stawu, rozchlapując wodę. Powierzchnia wody uspokaja się, kiedy w nią spoglądasz, widzisz tylko twarze, swoją i towarzyszy, osamotnione i potępione. No tak, można było się spodziewać, że w powstrzymaniu bezokich będzie jakiś haczyk, ale dobra wiadomość jest taka, że główny bohater nie musi się poświęcać, bo dostaniemy wybór, czy chcemy posłać kogoś z drużyny, czy nie.
Na razie zajmiemy się młociarzem. Indeed. A, tutaj jest ich więcej trochę. Aż ty w życiu. Sobie radzi. Need something? Indeed. Właśnie tutaj mamy takie bajorko, do którego można wskoczyć. Po śladach pazurów i łuskach leżących na krawędzi zbiornika zgadujesz, że często przychodzą tu lagufaty. W głębinach lodowatej, mulistej wody widzisz coś połyskującego. Domyślam się, że będzie rzut na atletykę. Wskakujesz do wody i natychmiast czujesz mroźne ukłucie lodowatej wody. Jest ona niesamowicie zimna i gwałtownie pochłania ciepło twojego ciała. Woda jest spokojna, ale osoba niezahartowana drogo zapłaci za kąpiel dłuższą niż kilka sekund. Albo rzut na kondycję, albo na atletykę. Jeszcze raz, wyślemy tam załę w takim razie. Tak, rzut na kondycję, okazało się, że jest. Zała ignoruje przenikliwe zimno i nurkuje ku połyskującemu przedmiotowi w mulistych głębinach jaskini. Zała szybko wydobywa zbioru lagufatowych skarbów, w tym różne monety i zestaw wyjątkowo dobrze zakonserwowanych płytowych nogawic. Niestety, wydobycie skarbu zostało zauważone przez stado lagufatów, które podpływa teraz, by sprawdzić, co się dzieje.
Ukrycie się przed nimi będzie trudne, ale ucieczka wymagałaby niesamowitej tężyzny fizycznej. Zdobywamy płytowe nogawice i trochę pieniędzy z srebrnych feningów, widzę. Spróbuj się ukryć, płyń ku powierzchni. Niewystarczająco, no. No, ranią w nogę i tak dalej stworzenia, czyli za małe kondycje. Czeka nas walka. Ale nie ma żadnej rany, udało mu się uniknąć. Za to główny bohater dostał. W sumie dziwne trochę to. Pewnie jakiś bug, bo nie powinno tak być. Kapłankę szybko ściągnąć. Tell me. Dobra, dostała. To the gristle of your skull. Daliśmy ledę, ale chyba trzeba będzie zacząć odpocząć za chwilę. Widzę, że im zdrowie na niskim poziomie. Tylko jeszcze gdzie te nogawice mogą być? O, ile tutaj gratów. O, są. Płytowe nogawice Frytra. Dziki sprint. Nawet są niezłe. Plus 5 utraty szybkości z powodu pancerza i redukcja plus 3. Zręczność plus 4. W sumie to można mu to zdjąć, bo on tak tym nie walczy. Dać mu te nogawice. Dobra. Well, help me. If there's another way out of this, now would be the time to reveal it. Dobra, jesteśmy już prawie przy krysztale. Jedyne, co musimy zrobić, to zejść tam na dół. Zejście prowadzi do rozległej na wpół podtopionej groty. Możesz z niego skorzystać, ale jest zbyt ślisko i stromo, by wrócić tą samą drogą. All those tentacles. It's a fantasy. Tak właśnie. Pojawił nam się boss, więc to było do przewidzenia, że do kryształu tak sobie nie podejdziemy, trzeba go pokonać. On się tylko wydaje, że on jest taki trudny i straszny, ale powiem wam, że on jest dość prosty do pokonania. Pierwsze co, to trzeba się zająć tymi mackami tutaj. Więc wszyscy jadą atakować macki. W ogóle się nie przejmować jego gębą, którą się zajmiemy później. Dobra. Yes.
punkcie obrażeń ma 0, dlatego jest taki łatwy. Chwila, ta widza ma mało. Dobra, teraz możemy zająć się piękną facjatą tego potworka. Dobrze, że się uzdrawia, dobra. Lavaru, Beyond Seek! Ale się uwziął na diablicę. I shall. O, posiłki. Coś tu jest nie tak. Czemu on nie pokazuje zasięgu? Wskaźniki. No dobra, nieważne, bo może po prostu znowu glitch jakiś. Bo na pewno tryb eksperta nie jest włączony. Dało się. Używane ostrze, widzę ten. Potworność, celność minus 8. 1500 obrażeń.
Ach, diablica przy okazji. Awans na 16 poziom. Talenty. Co my tutaj możemy dać? Zwiększona redukcja obrażeń. Z kolei odsłonięcie. O, może być nawet odsłonięcie. Dobre. No dobra, przed nami najtrudniejsza decyzja do podjęcia. Okej, zapis tradycyjnie, zapis gry. A, już wiem, czego szukałam. Właśnie. Młot Abdona. Dobra. Do głównej postaci go trzeba przypisać. Moc plus 4, legendarny. On się potem odblokuje po... Właśnie. On się później odblokuje. Kiedy już zniszczymy bezokich, to staniemy przed wyborem, w sumie głównym wyborem tej części Białej Marchii. I tutaj mamy przedmiot legendarny. On zadaje obrażenia przeciwko bezokim. Dźwięk pradawnej kuźni to jest ogłuszenie przez 10. Ogólnie dobra broń, jeżeli ktoś by to używał tak cały czas. Dobra. Olbrzymi kryształ wystaje ze ściany jak grot włóczni sterczący z rany. Nieskalana powierzchnia kryształu wita cię twoimi niezliczonymi odbiciami. Twoje kroki odbijają się dźwięcznym echem. I have come to peace in your company. My soul no longer clings to this existence. Allow me to return the favor. Allow me to stay behind. Let me do this. I've spent so long regretting my choices. It would be good to balance the scales. Ktoś będzie musiał wziąć młot, aby Donna uderzyć w kryształ. Ondra ostrzegała, że osoba ta zostanie tu pogrzebana wraz z bezokimi. Kto ma iść? Oczywiście możemy zdecydować sami, albo zdecydować przez losowanie. Albo w ogóle się cofnąć i przemyśleć. No dobra. Przetrwanie, powiem wam, że zależy od wielu czynników. Ja może nie będę tego zdradzać, sami możecie, grając wielokrotnie czy czytając na forach, się dowiedzieć, ale przetrwanie jest możliwe. To nie jest tak, że jeżeli poślemy daną osobę czy protagonistę do zniszczenia kryształu, to ona ginie i tak jest zawsze. Nie. Okej, to więc wysyłamy głównego bohatera. Gods really have it in for you. I wish they knew you like I did. I just hope you're not doing this for all those louts in Stalwart. Even the new ones ain't worth it. Sometimes no reason at all. That's probably why he doesn't have a lot of followers. A great act of freedom. Your body will suffer for it, but your soul will flourish. Always, I will remember your example. You're a brave soul. Wish I'd met you sooner. Zabierasz hełm nurkowy ze sobą, na wszelki wypadek. Nosisz młot i uderzasz nim w kryształ. Idealnie czysty dźwięk rozbrzmiewa w powietrzu, rezonując nawet w twoich zębach. Chwilę później na powierzchni wody pojawiają się zmarszczki. Zbliża się coś dużego. Żegnasz pozostałych skinieniem głowy. Reszta drużyny wybiega z zalanej wodą jaskini i ucieka do tuneli.
Dalej walisz młotem w kryształ. Każde uderzenie jest mocniejsze od poprzedniego. Echo uderzeń zamienia się w rzeczywiste wstrząsy. Tymczasem w pieczarze roznosi się echo cięższego rytmu. To kroki. Dziesiątki kroków. Pozostali skręcają za róg, skąd widzą maszerujący rząd bezokich. Stworzenia kroczą w rytm uderzeń młota, ale oglądają się na drużynę, unosząc swoje mechaniczne ramiona. Okej, w tym momencie znów mamy różne zdolności, zależne od składu naszej drużyny. Tak możemy rzucić chmurę dymu albo odpychającą pieczęć. Rzuć zaklęcie odpychająca pieczęć. Kto ma rzucić zaklęcie? Och, tylko żeby się nie zacięło. No chyba tak. O, jak ja kocham bugi. No nie, mogłam rzucić chmurę dymu. Chyba trzeba będzie odsejwować. No właśnie, czyli dalej to jest. Za pierwszym razem miałam okropne problemy z tą scenką. Myślałam, że nie da się gry skończyć, ponieważ wszystkie opcje, które klikałam, po prostu mi zamarzały. Jak widać, Obsidian dalej nie naprawił tego problemu. Więc klikniemy na chmurę dymu następnym razem, jeżeli w ogóle nam zechce odpalić. Chwila jest synchronizacja, trzeba poczekać. Oh. Mam nadzieję, że patch, który będzie następnym razem, 3.2, to naprawi naprawdę te bugi, bo to się nie da grać po prostu. No, sami widzicie, jeżeli oglądaliście od początku, pamiętacie poprzednie odcinki, to sami widzieliście, ile tego było, począwszy od opactwa. No ale nie ma co, niech się szybko synchronizuje. O, nowe osiągnięcia. Tego nie zauważyłam. To fajnie, będą na ten. Samotna lodowa kolona, ukończ białą marchię w trybach ekspert, żadnych towarzyszy po opuszczeniu Keylandlis i tak dalej. Tego nie zauważyłam. Dobra, później to sprawdzę, ponieważ ja przychodzę grę od nowa drugi raz, ale gram inną postacią i gram w trybie ekspert. Więc fajnie, fajnie, że coś tam dodali. Może nawet tego więcej będzie. Dobra, wracamy do... Wracamy do gry. Jak szybki zapis się nie ten, to dobrze jest. Czasami się nie zapisywało też. Też są bugi w systemie zapisu. No, no dobra, mniejsza z tym już. Nie będę się pastwić nad grą. Tylko on się szybko wczyta i... Okej. I have come. Let me do. Nie to kliknęłam. I have come. Let me do this. God. I just hope you're not. Well, you're a break. Okej. Skończyliśmy tutaj. Więc teraz rzucamy chmurę dymu i mam nadzieję, że się nic nie zatnie. Kto ma rzucić, Hiravias? No dobra. Chmura dymu pojawia się po środku tunelu. Bezocy wpadają na siebie z głośnym stukotem. Przeskocz obok bezokich. Drużyna przebiega obok rozkojarzonych potworów. Na twoje szczęście stwory są zbyt skupione na dźwiękach młota, aby cię gonić. Zmierzają do pieczary. Kontynuujesz regularne uderzenia w kryształ.
Pezocy gromadzą się w pieczarze i zaczynają uderzać w ściany w rytm uderzeń młota. Grunt pod ich nogami zaczyna się trząść. Spadające odłamki skał i kryształów uderzają o ziemię. Drużyna ucieka przez ciemne, dudniące korytarze. Obok przychodzą następni Pezocy, zbyt zauroczeni narastającym dźwiękiem uderzeń, by zainteresować się drużyną. Tunel zwęża się i na jego końcu pojawia się światło. Wyjście musi być za następnym zakrętem. Jest jednak zablokowane gruzem. Podłoże opada nagle o kilka stóp, a tunel zaczyna się obracać. W oddali słyszysz szum wody odbijający się echem w jaskini. Istną kilka opcji do wyboru. Szał. Manecha daje się ogarnąć szaleńczej furii, wypełniającej ciało potężną siłą. Manecha przebija się przez rumowisko. Księżyc podobnie zaczyna się trząść. Drużyna wybiega na lód. W chwili, kiedy z dołu dobiega kolejny grzmot. Bezocy nadal wchodzą do pieczary ze wszystkich widocznych tuneli i szczelin. Czujesz dzwonienie w uszach od narastającej kakofonii rozbijanych skał? Skały? Rozbijanej skały powinno być. I kryształu. Tymczasem poziom wody podnosi się. Potężny trzask przeszywa powietrze, a strumień wody sprawia, że tracisz równowagę. Cała pieczara obraca się, rzucając cię w lodowatą mieszankę ostrego metalu, rozrywanego ciała i kamieni. Pozostali biegną po zamarzniętej powierzchni jeziora. Lód trzaska i pęka, niebezpiecznie kołysząc się pod stopami. Tonący księżyc wydaje dźwięk podobny do jęku, a po lodzie rozchodzą się długie linie pęknięć. Poszukaj bardziej stabilnego miejsca do przejścia. Zamarznięta powierzchnia jeziora pokryta jest tą siecią pęknięć, tylko ktoś odpowiednio spostrzegawszy zdoła odnaleźć bezpieczną trasę. I znów potrzebujemy postaci, która ma dużo percepcji. Kto ma dużo percepcji, teraz nie pamiętam. Diablica? Diablica Skarok prowadzi drużynę po lodowej tafli. Wszystko idzie dobrze, aż do momentu, gdy jesteście w połowie drogi do brzegu. Lód załamuje się bez ostrzeżenia i wszyscy wpadają do lodowatej wody. Udaje wam się wydostać, wasze ciała zdrętwiały i trzęsiecie się zimna. W końcu wszyscy bezpiecznie docierają na brzeg. W środku jeziora widać już tylko sam czubek księżyca wystający ponad krę. W milczeniu patrzycie, jak zanurza się pod wodę. Kroczysz po rumowisku na dnie jeziora. Woda jest lodowata, powietrze w hełmie nurkowym cierpkę, a odgłos oddechu brzmi jak stłumiony ryk. Ale lepsze to, niż utonąć. Wydostajesz się w końcu z rumowiska i dostrzegasz nad sobą upiorny poblask dochodzący z powierzchni. Wreszcie docierasz na płciznę. Przebijasz się przez cienką warstwę lodu i wypełzasz na brzeg. Trzęsiesz się zimna, ale żyjesz. Wszystko dzięki hełmowi nurkowemu, właśnie dlatego, jeżeli chcecie, żeby ktokolwiek z drużyny przeżył, ważne jest, aby go ze sobą mieć. Ale bardziej dramatyczny jest inny sposób uratowania, który przydarzył mi się w moim oryginalnym gameplayu. On zależy od wyboru tego, co zrobiliśmy z Białą Kuźnią. I to jest po prostu, to jest mega klimatyczne, powiem wam. Kiedy na samym początku po prostu człowiek nie wie, czy bohater przeżyje, czy nie. I tak dalej, okej, jedziemy dalej. Stoisz na brzegu jeziora. Kołysanie się kry i zawirowania na powierzchni wody zwalniają, aż w końcu patrzysz na chwilę zatrzymaną w czasie. Kiedy świat znowu rusza, jest to ruch wstecz. Powierzchnia wody marszczy się, jakby coś miało się z niej wynurzyć. Tak też się dzieje. Fragment Yoni Bratr unosi się nad powierzchnią, w jednym kawałku. Powierzchnia jeziora ponownie skuwa się lodem, który rozchodzi się po niej jak długie lodowe palce. Z odłamka księżyca wychodzi na lód szereg bezokich. Rozchodzą się wokół księżyca coraz szerszą spiralą. Zatrzymują się, kiedy czoło szeregu dociera do ciebie. Przemawiają jednym głosem, którym pobrzmiewa zgrzyt metalu i syk pary. We shatter and sink, discarded like worn tools. Why have you consigned us to oblivion? Chyba sobie żartujecie. We do not cherish violence, but we will fight to defend the legacies of this world. In one hand a hammer, in the other a mace. We protect the greatest works of civilization, lest it collapse beneath its own weight.
Dlaczego więc zaatakowaliście baterię Durgena przed 200 laty? Jęk protestu dusz przypomina dźwięk rozdzieranego metalu. We would sooner sacrifice our own bodies than dislodge a single stone from such a place. Why do you torment us with baseless accusations? Powiedzcie to pargrunom, których zabiliście. Wyzocy stają nieruchomo, ale słyszysz ich obracające się tryby, kiedy rozważają twoje słowa. Then we were betrayed. Tak, przemieniono was wbrew waszej woli. And we were made to betray something we cherish. Mówicie o dziedzictwie Anguitan. The bedrock of civilization. Nagle zaczynają ciąć lód pod swoimi stopami, rozbijać go potężnymi uderzeniami żelaznych ramion. Tam, gdzie lód pęka, wyrastają zeń starożytne wieże, zasłaniając niebieskie niebo i białe szczyty gór. Ondra pragnęła, by cywilizacja Anguitan została zapomniana. Better for her tides to ebb and her seas to dry up than to cover a single stone the Anguithans laid. Each culture builds on the bones of the last. Yet many only look up at where they would go, never down at the foundations that bear them. Like a mason who builds a listing tower. What peril do they inflict on their progeny? And what dishonor on their forebears? Zdrada pamięci bardzo wam doskwiera. It is accepting a gift only to spit in the face of the giver. Every advance in the crafts and institutions of Kith was forged by skill and sacrifice. A people cut off from their history will wither. They deserve no less. Co więc sugerujecie? To pull the blinders from the eyes of gods and Kith. That is why we must return to ourself and restore Abaddon. Jak to wrócić do siebie? When Ioni Brotha fell, Abaddon lost much. His will to preserve. The memory of how and why he died. But he built us with fragments of his own soul. In returning, we can restore what was taken from him. Mówicie tak, jakby historia wytyczała ścieżkę, a przecież nie zawsze daje dobre przykłady. Then do not look to it for one. History is not a moral force, but a set of facts. These facts show Kith where they have come from, and how to move forward. Przeszłość była obsesją pargrunów. Zginęli w fortecy zbudowanej dla upamiętnienia przeszłości. And their brethren have built a culture that stretches across Eora. All because they recognize the importance of their shared legacy. A jednak pargruni z baterii Durgana mogli stworzyć więcej, gdyby tylko porzucili tę obsesję dziedzictwa i wyruszyli na wschód. To what exactly? A war with the peoples there? A deadly blight or crippling disease? The future you would have given them is uncertain. Yet it would have bequeathed Kith nothing so great as Durgan Steel. Jeleniobożanie i Glamfatanie stoczyli już dwie wojny z przyczyn historycznych i jak dotąd nie poszli naprzód. But the memory of those wars has likely saved them from another now, when it would shatter a barren Deerwood. Teraz to wy mówicie o hipotetycznej przyszłości, by podkreślić swoje argumenty. Yet it is one their history bears out. They fought over beliefs and territory. It is only the memory of pain and loss that prevents them from taking up arms again. Krzepa i żelazne cepy nie pogodzili się nawet w obliczu większego zagrożenia. Wszystko przez przeszłe wydarzenia. The problem is not that they remember too much of their history, but rather too little. Lód raptem staje się przejrzysty i pod swoimi stopami widzisz ocean oddzielający Edir od wschodnich rubieży. Raid Serens and Deerwoodens alike began as pioneers from Edir. They all came seeking opportunity. Were they to look farther back, they would see their common origins and desires. Jednakże interpretacja historii jest subiektywna. Pamiętamy to, co wydaje się istotne, dotyczy nas bezpośrednio, tak jak wy pamiętacie, jak was zdradzono. A painful truth. Maybe so. But we would not cast history aside over one such example. Historia Diablicy napędza jedynie nieskończony cykl rozlewu krwi. And how many others suffer adversity and rise above it? Perhaps the problem you speak of lies not in our history, but in her.
Hey, I'm standing right here. O historii mówicie abstrakcyjnie, ale jest w tym wątek osobisty. Utrata własnej historii, czy to domu, rodziny, czy społeczności, jest traumatycznym przeżyciem. To be sundered in this manner is to change. Violently. And simply knowing what was lost does not restore it. We understand something of this. We admit that history can become a hindrance. Even so, we must restore Abidun. Być może Abidun słusznie stracił pamięć. Niektóre rodzaje wiedzy są zbyt niebezpieczne dla tego świata. A facile argument. One that defends stasis, not progress. Ondra powiedziała, że gdyby Abidun sobie przypomniał, pokój pośród bogów byłby zagrożony. Just as fire clears dead wood from a forest, struggle makes way for new developments. Conflict is part of progress. Peace and ignorance is not worth keeping. Animancja też nie dokonała postępów, a jednak doprowadziła do incydentów przy rzeczu Baeli, stworzenia wyjściów i złudnych nadziei rozpaczonych rodziców. And what great achievement has not begun with failure? Would you condemn the world to stagnation simply to avoid it? To zależy od ceny tej porażki. Animancja kosztuje zbyt wiele, osiąga zbyt mało, aby się opłacała. That is a judgment that can only be made in hindsight. The timeline of mortals is inadequate to the task. And we have listened. Okej, okay. Mamy oprócz tutaj po prostu konwersacji z nimi. Mamy dwa wybory do wykonania. Możemy pozwolić resztkom, aby Dona wrócić do całego bóstwa. I sprawimy, tym samym sprawimy, że Abidun sobie przypomni swoją przeszłość i stanie się ponownie bogiem opieki, więc dojdzie mu nowa domena, którą miał wcześniej przed śmiercią. Albo możemy po prostu rozproszyć tą duszę, zniszczyć ją, aby nigdy już nie wróciła do pierwotnego bóstwa. Co ciekawe, nie doszłam do tego, jak to jest możliwe, ale istnieje trzecia opcja, która stanowi taki kompromis pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wyborami. Mianowicie tam było coś takiego, że pozwalamy odtworzyć się Abidunowi, ale jakby nie do końca kompletnie, czyli być może część tej duszy zostaje przesłana z powrotem do bóstwa, a część się rozprasza. Nie mam pojęcia, co wpływa na ten wybór, żeby on był tutaj dostępny. Być może, nie wiem, sojusz w Ter Evron z Galawejnem, który jest z kolei w sojuszu z Abidunem i Magraną. Możliwe, że ich trzeba poprzeć w głównej ścieżce Pilarsów. My pozwolimy wrócić Abidunowi do siebie. We shall see this world and its people restored. Czujesz na plecach powiew potężnego wichru. W uszach czujesz ucisk i przez chwilę masz wrażenie, że całe powietrze wokół ciebie zostaje wyssane. Wizja nagle się urywa i znowu stoisz na śniegu, spoglądając na szramę Kairona. The Eyeless disappeared beneath the lake, their bond to Ondra finally severed. With this threat ended, hope returned to the White March. Hunters returned to the wildernesses and travelers to the roads. Tales of the Watcher's bravery replaced stories of monsters in the woods. The villagers of Stalwart busied their hands with work and their tongues with song, eager to seize on the promise of peace. Okej, okay. I tym sposobem skończyliśmy wątek główny dodatku. Została nam jeszcze oczywiście obietnica Filakterium, czyli musimy się udać na bagna, a dokładnie tutaj. To jest taka szalona nazwa, bo to jest z Glamfontańskiego, Mogry Kien. Ale to już w przyszłym odcinku, ponieważ to jest dość duża lokacja i na samym końcu jest dość mocny, potężny boss.
Tak więc w przyszłym odcinku. Indeed. Tak, tutaj jest wszystko odkryte. Aha. Jeszcze chciałam wam pokazać, czy... Przypisz tę broń, czyli znowu musimy od nowa przypisać. Jest. I mamy wszystkie ulepszenia w tym momencie. I to jest młot, który możemy już używać na stałe do końca gry. Po ukończeniu dodatku. Mamy oczywiście moc plus 4. Mamy dużo różnych zdolności specjalnych dla tego młota. Ogłuszenie, celność, mityczna celność plus 18. Moc Abydona przy krytyku, czyli powala, ogłusza i powala, no nieźle jest naprawdę. I zdolność pasywna, przestraszenie przez 3-0, więc naprawdę dobra broń. Tylko niestety jest dwuręczna. Więc jeżeli ktoś walczy bronią jednoręczną i tarczą, to niestety. A, woskowy twórca jest ten, jest tu akurat ukończona przygoda. Dostajemy takie dziwaczne pudełko. I to pudełko ma taką moc, że ono duplikuje przedmioty, które mamy w ekwipunku. Po prostu to jest taki sprytny sposób, żeby sobie... A jakim cudem tutaj jest tylko 3? Na 8. Pewnie polegli przy... Podejrzewam... Przy bitwie o Kajednuła. Okej, Mac. I okej, druid, okej. Dobra. Jeszcze tylko jedna rzecz. Tak, hełm nurkowy. Hełm nurkowy, który nas obronił. Okej, ten odcinek jest krótszy. Ponieważ nie będę teraz iść na bagna, bo to wymaga zmiany drużyny, przygotowania się i tak dalej. Więc niedługo już będziemy kończyć serię. Myślę, że przed nami w sumie został nam ostatni odcinek, ewentualnie 2. Zobaczymy, czy uda nam się za pierwszym razem pokonać bossa na tych bagnach. To zależy od przygotowania drużyny. Ja zmienię skład, kiedy już będziemy wyruszać. Tak więc wszystko, udało nam się szczęśliwie dotrwać do końca. Nikt nie zginął, było trochę bugów, ale jakiejś tragedii wielkiej nie było. Mam nadzieję, że wam się podobało. I znów, jeżeli chcecie, to zostawcie komentarz, wpadnijcie na forum. Tymczasem do zobaczenia następnym razem na bagnach. Cześć!